Roman, w przyszłym tygodniu skoczysz ze spadochronem. Nie może skakać, lotnikiem młodym. Okazało się, że ostatnie, które Roman dostał, skok właśnie na spadochronie, że po prostu nie będzie mógł tego wykonać. I zrobił bardzo miły gest, po prostu przekazał ten skok właśnie mi. Żeby naprawdę oddać ten skok, żeby spełnić jedno z moich marzeń, które zawsze chciałem zrobić. I dosłownie bardzo często sobie wyobrażam, wychodzę sobie na dwór, na tego papierosa i patrzę w niebo i sobie próbuję sobie wyobrazić, jak będę się czuł tam właśnie w górze przed tym skokiem. Wiem, że na pewno będzie duża adrenalina, ale wiem, że wyskoczę bez zawahania. Jedyna rzecz, która może mnie powstrzymać, to po prostu niezaliczenie badań. Także jestem dobrej myśli i naprawdę jestem cały czas nastawiony na to, że będę skakał. Pan się nazywa? Baran. Czy miał pan jakiś wypadek? Nie. Jest pan dopuszczony do dalszego etapu szkolenia spadochronowego. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Nadchodzący moment tego skoku. Już wiem, że tutaj będę za chwilę, za niedługo siedział, za niedługo będę podchodził do władz i będę skakał po prostu. Już zaczynam powoli to odczuwać realnie coraz bardziej. Skok! Instruktor jest naprawdę świetny, wyluzowany. Potrafi dotrzeć do każdego, widać to. Po prostu tłumaczy to w taki sposób. Bardzo prosty, a zarazem zrozumiały. Tak, spoglądam, łapię obiema rękoma. I nie spojrzałem właśnie na ten. Złap, spójrz, pociągnij, złap, pociągnij. Wykonaj. Nie boję się. Chociaż wiem, że na pewno będąc już w tym samolocie i na tej wysokości, to na pewno będą inne odczucia. Jak mówiłem, adrenalina, może wyskoczy strach. Może większy, może mniejszy. Teraz tego nie potrafię ocenić, ale wiem, że się nie zawaham. Teraz jedziemy na żywca. Spójrz, złap, spójrz, pociągnij, złap, pociągnij. Pięknie. Nareszcie. Kurs spadochroniarski. Tylko, że mnie wtedy akurat na to nie było stać, a matka się bała dać mi na to pieniądze. Także zawsze o tym marzyłem, zawsze chciałem skoczyć ze spadochronem na bungee, zawsze miałem takie marzenia swoje. Teraz właściwie dzisiaj jest ten dzień, kiedy może się właśnie jedno z nich spełnić. Naprawdę jestem szczęśliwy. Cieszę się na ten skok niesamowicie. Jakiś żal, że te 3 dni przygotowań i nagle się okazało, że nie skoczyłem, a to już właściwie było w zasięgu ręki. Ale bardzo się cieszę, że on skoczy. Jest dobrze. Ja sobie jeszcze zdążę poskakać. A jasne. Witam. Czuj duch. No to chłopaki, wypychamy ptaka. Dobra. Panie mechanik, do wodzidełka wyjeżdżamy z ptakiem. Chodź, wypchnie samolot. Za chwilę się ubiorę, wszystko przygotuję, dopasuję, no i powolutku do samolocika. Czuję, coraz bardziej podniecająca atmosfera się robi. A ty co? No ja co, obserwuję.
Polska zobaczy, kurde, ten czat. Kurde, że ja wyskoczyłem w ten moment, to chyba w to nie uwierzył. W związku z tym, że dla ciebie jest za niski pułap chmur, na razie wstrzymujemy skoki i czekamy. Tomkowi się nie udało oddać tego skoku, nie mógł. Właściwie nie chciałbym, żeby ze mną zdarzyło się coś podobnego, żebym ja tak samo miał, taka rzecz by się zdarzyła, żebym ja nie mógł oddać tego skoku. Po prostu jest to dla mnie trochę stresujące i denerwujące, bo każdy jeden dzień akurat do opóźnienia jest to dla mnie już za dużo. Poprawiła się pogoda, będę skakał. Po otwarciu spadochronu ustawisz się twarzą pod wiatr, czyli hangar będziesz miał na plecach. Poczekasz, aż Sławek podleci i wtedy możesz zacząć sterować. Będziesz przemieszczał się w tym sektorze tak, żeby na osi hangaru gdzieś tutaj stanąć pod wiatr, żebyś tu był mniej więcej 150 do 200 metrów. Jak będziesz na 300 metrach, też nie ma problemu. I będziesz lądował twarzą tu w kierunku na pole. Czyli ja myślę, że może trochę wcześniej, nie? Żeby bardziej mnie właśnie jak najbliżej tutaj. Też Marian, jeżeli ty mnie tu nie filozuj, masz mi na wysokości hangaru stanąć twarzą pod wiatr. I nie kombinuj. Ty nie myśl za dużo, tylko słuchaj, co ja mówię. No, jak się stoimy, kurde, za czasem. Nie będzie mnie gniotło? Mogę to czuć. Ty kurde. Tu jest dobrze, tu jest dobrze, tu jest zapięte. Zostaw to, nie ruszaj. Jak trzeba będzie, to wyciągniesz. Jak trzeba będzie, to nie będziesz mogą wyciągnąć. Będzie. Nie filozuj mnie tutaj, docen. Pomyśl, co masz robić. Perfekt. Ten skok dedykuję Romanowi, któremu bardzo zależało, a który niestety nie mógł skoczyć, i całej mojej rodzinie, którą bardzo kocham, i wielkie podziękowania dla Arasa. Dzięki. Czekam, bo to zadań. Daj ci wszystko. Na razie się czuję tak, jakbym ciągnikiem jechał. Podniecony jestem niesamowicie normalnie w tym momencie. Nie spałem, nie? Że? Nie spałem. Tak, ale nie jestem wystraszony, wiesz, nie boję się, tylko jestem podniecony. Normalnie ciekawy, kiedy, jak to będzie, wiesz, już czuję, że to już nadchodzi ta chwila. Pierdziele. Ale czad! Jacie dupcy! Zymaniu już ma stresowe, bo drzwi są otwarte w samolocie. Za 10 sekund pierwsi skoczkowie wysiądą. Potem myślę, że w granicach 15 sekund przerwy, no i pójdzie Mani właśnie. Ja w to nie wierzę. Ale mam ciśnienie chyba 300. Czad! To jest czad! Kurde!
Tak. No, udało się. Ja kocham życie! Komorek się zaczął wznosić, to zacząłem czuć, jak mi adrenalina skacze. Ja zacząłem widzieć i widziałem, że jesteśmy coraz wyżej, zacząłem po prostu... Puls mi zaczął skakać, zaczęło do mnie dochodzić, że ja za chwilę będę wyskakiwał z tego samolotu. Twarzą do lotniska. Nie interesuj się zielonym spadochronem, tylko twarzą do lotniska. Zastanawiałem się, czy ja naprawdę wiem, co chcę zrobić w ogóle w tym momencie. Później już jak ten moment, jak już było powstań, to w tym momencie zaczęło się już na maksa totalnie wszystko, kurde. Już byłem totalnie nakręcony, podniecony, a zarazem adrenalina to chyba przekroczyła całkowicie poziom, jaki tylko mam w sobie. Dostałem od prowadzącego tam zaraz polecenie. Mówi, klepie mnie, skacz. W tym momencie pochyliłem się i takie 2 sekundy zawahania. Ale mówię, skok, skoczyłem. Zrobiłem to! Pięknie! Jest! Ale był czas! Kurde, co za widoki! Jaka piękna rzecz! Ja cię nie kręcę! Zrobiłem to! Kurde! Normalnie! Teraz wiem, że potrafię wszystko. Ej, obi boki. Co? Jak? Świetnie. Totalny power. Oj, Lord. Gigant, do takiego czadu. Jasne, że tak. Jeszcze pachnie już powietrze. Teraz ubrąbam. Jazda. Ale co masz z tyłu? Z tyłu jest rewelacyjne. Moje wrażenia po skoku są tylko jedne. Jestem cały czas rozpromieniony, żyję tym skokiem i dosłownie marzę o drugim, o następnym skoku. Dosłownie poczułem, że to jest to, co bym chciał naprawdę robić. Ale jazda, czujesz mi czas. Ale jazda, od razu co? Od razu cię. No piękny, dosłownie nie do opisania, to co się tam działo, kurde. Romek, a spadachan od razu się stworzył. Znaczy nie od razu, wiesz co, nawet mnie zaczął dół przechylać, dół mnie przechylało, nie? I jeszcze wiesz, zrobiłem pozycję, wiesz, ręce i nogi, tak, nie? Przytrzymał mnie w tej pozycji, dopiero po chwili, dół. I tak się wybiło w górę trochę. Tak. Zajebista sprawa. Po skoku dostałem świadectwo tak zwanej chwilowej utraty świadomości. bardzo miły gest ze strony i takie dość ciekawa sprawa, takie świadectwo ze strony klubu. Akurat, ale naprawdę dla mnie to dużo znaczy, na pewno będę się nim chwalił, będę pokazywał, a szczególnie śmiał się z tego właśnie na druku, że to jest chwilowej utraty świadomości, bo to jest tam trochę takich urywków śmiesznych napisanych, także to jest ciekawe, ale dla mnie to dużo znaczy, że weszłem w ogóle to, że weszłem w grono spadochroniarzy, że już jestem pełnoprawnym spadochroniarzem, pierwszy skok oddany i to jest świetne.